Dziś spotykamy się, aby przypomnieć kilka ważnych spraw. O tym, jak zachować się podczas kontroli drogowej, wiecie już z poprzednich odcinków. Udzielanie pomocy na miejscu wypadku drogowego jest obowiązkiem każdego. Jeżeli pamiętamy o kilku podstawowych elementach, okazuje się to dziecinnie proste. Wezwanie pomocy ratunkowej to jedna z pierwszych czynności na miejscu zdarzenia. Pamiętaj, aby w zgłoszeniu podać wszystkie istotne informacje. Miejsce zdarzenia, jego rodzaj oraz liczbę poszkodowanych. Odpowiadaj na wszystkie pytania dyspozytora i nigdy pierwszy nie kończ rozmowy. Zadbaj o własne bezpieczeństwo. Miejsce zdarzenia musi być dobrze widoczne dla innych. Pamiętaj, jeśli tobie coś się stanie, nikomu nie pomożesz, a dodatkowo skomplikujesz sytuację. Zanim na miejsce wypadku dotrą służby ratownicze, ty możesz uratować komuś życie. Od tego, jak się zachowasz, zależy bardzo wiele. Jak się okazuje, jest to dziecinnie proste.